Cześć, jesteście na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj w odmienionym do poprzedniego odcinka składzie, jak zawsze Jacek Kozłowski. Dzień dobry. I Maciej Wawrzyniak, członek zarządu spółki CDI Konsultanci Budowlani. Tu jest taka tradycja, że musisz opowiedzieć coś o sobie teraz. Dzień dobry. Gdzie się urodziłeś? Z Bydgoszczy. Czym się zajmujesz, za co odpowiadasz? Z CDI jestem związany już 10 lat, 10 lat i 1 miesiąc. Zacząłem współpracę z CDI jako zarządca nieruchomości po 3 latach. Ale chyba nawet nie w Bydgoszczy, z tego co pamiętam. Tak, to początkowo było trochę w Poznaniu i troszkę w Bydgoszczy, tak? Bo spółka miała oddział swój również w Poznaniu. To początkowo było CDI zarządzanie nieruchomościami, później połączone z CDI konsultanci budowlani. Początkowo jako zarządca nieruchomości, później otrzymałem awans na dyrektora do spraw sprzedaży i zarządzania nieruchomościami. No i po 5 latach obdarzono mnie zaufaniem i dołączyłem do zarządu spółki CDI Konsultanci Budowlani. Pewnie nieprzypadkowo. Ale moment, obdarzono mnie zaufaniem. Nie, trochę przesadza chyba, nie? Nie, no oczywiście. Nie było innych kandydatur pewnie. No może dokładnie, łódź szczęścia pewnie. A czym się pokrótce zajmuję, to jest trudno powiedzieć w skrócie, z uwagi na to całe... To jest najgorsze pytanie. Dokładnie. Na całe spektrum czynności. Tak naprawdę wszystko, co ma gdzieś w nazwie nieruchomości i jest w rękach naszej grupy kapitałowej, no to trafia do naszego działu. Jest to dział zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, czyli inwestycje mieszkaniowe, które realizujemy, zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. Zarządzamy też najmem i takim naszym produktem inwestycyjnym, czyli najem gwarantowany na naszych inwestycjach deweloperskich. Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi, czyli budynkami biurowymi, które są w portfelu grupy kapitałowej, ale również obiektami hotelowymi. To jest już 14 hoteli pod szyldem Focus Hotels. Kolejny się tutaj niedaleko otwiera nam w czerwcu swoje podwoje. Do tego doszło jeszcze w ubiegłym roku zarządzanie działem ekspansji sieci PBH, czyli właściciela marki Kiosk. Ile osób pracuje w Twoim zespole? Obecnie jest to 10 osób połączonych również ze spółką PBH. 10 osób. Pamiętam, jak zaczynaliśmy z 2 osobami, byłeś jedną tak. z nich. No dziś jest dość wyjątkowy odcinek. Co macie przygotowane? Ja mam dla Was życzenia. CDI na początku maja skończyło 18 lat. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Dziękuję. Co przygotowaliście? Bo prezentem jest to, że możecie wziąć udział w tym podcaście. Gdzie macie imprezę 18-latkową? To jest niespodzianka, którą trzymamy jeszcze w tajemnicy. Może Jacek uchyli później rąbka tej tajemnicy? Tak. I dlatego Maciej jest odpowiednią osobą, która zajmuje się wynajmami naszych powierzchni. Bo jak widać, nie ma nic przygotowane. Ale próbuję i się stara. Tak. Opowiada o imprezie. Czyli co? Czyli możemy swobodnie porozmawiać o rynku najmów, bo jesteś zaangażowany i w rynek mieszkaniowy, tak. I w rynek hotelowy, i w rynek galerii handlowych. Dokładnie. Czyli w zasadzie w trzy największe rynki, które mają największą ilość powierzchni. Co się dzieje ciekawego, powiedz? No, ostatni czas to jest na pewno dosyć złożona sytuacja, tak? Zaczynając od rynku mieszkaniowego, to może też na początek powiedzmy, że pierwsze 2 miesiące przyniosły spadek oddanych do użytku mieszkań, czyli ten gdzieś rynek deweloperski trochę nam siada. Z drugiej strony sytuacja za wschodnią granicą też napędza rynek najmu, no bo rynek najmu mieszkań eksplodował tak naprawdę, tak? I tak. Takim przykładem jest jedno z naszych mieszkań inwestycyjnych, które było ogłoszenie, wisiało 5 godzin tak naprawdę i o które mieszkańcy tak się zabijali. Jaka jest pula mieszkań inwestycyjnych, którymi zarządza? W chwili obecnej jest to około 40 mieszkań, także jest ono cały czas zwiększane. W kolejnej inwestycji również dojdzie nam kilka mieszkań. No i ten rynek jest cały czas dynamiczny. No, ostatnia sytuacja właśnie pokazała, że jakby rynek został wyczyszczony przez osoby uciekające przed konfliktem na Ukrainie. No bardzo ciekawe. 40 mieszkań to jest dużo i niedużo. 40 mieszkań w zasadzie zlokalizowanych na 2 osiedlach? Tak. Głównie to jest Platony Park i Uniwersytecki. Dokładnie. Okej. No dobra, czyli w następnych częściach porozmawiamy o kryzysie i Armagedonie w najmie.
oraz o tym, jak zachowują się ceny. Czyli panowie, jesteście personifikacją przyczyny i skutku. Kolega odpowiada, oprócz tego, że odpowiada za całe 18-letnie CDI, to szczególnie... Tak nie do końca, całe 2 lata historii CDI było beze mnie. Po 2 latach dołączyłem do zespołu, mniej więcej. Dobrze, za 2 lata zrobisz poprawiny. Dobrze, okej. Jesteście przyczyną i skutkiem. Przyczyną, czyli Jacek odpowiada za koszt wykonania wspólnie z menadżerami projektów, z całym zespołem CDI. Powiedz, jak oceniasz wzrost kosztów wykonania na przestrzeni ostatniego roku? Właśnie rozmawialiśmy już o tym w poprzednich podcastach. No, zauważalny ten wzrost wytworzenia nowej struktury budowlanej. Powstał, jest i no niestety jakby nie do końca teraz jestem w stanie przewidzieć, kiedy ten proces zostanie zatrzymany. Tak? Ale w tym tygodniu pojawiły się dane. W tym tygodniu pojawiły się dane o inflacji na materiałach budowlanych i rok do roku 34%. Nie wiem, czy czytaliście. To jest tam zależność też od asortymentu, tak? Jeżeli mówimy o stali, powiedzmy, to ona jeszcze tam więcej, to jakaś średnia, to jest średnia dla asortymentu w budynku, tak? Tak. No to jakby wskazuje rzeczywiście, że ten proces się zaczął i jeszcze trwa. No zobaczymy tak naprawdę, gdzie będzie tego finał. W tej chwili jakoś sobie, że tak powiem, radzimy z budżetami, ale nie ukrywam, że już są napięte lub wręcz zaczynamy pozycje budżetowe z założonymi rezerwami no dosyć mocno nadwyrężać. W zasadzie nie można już w tej chwili mówić o jakichś oszczędnościach, tak, w tych budżetach, czy część prac de facto zaczyna być wykonywanych kosztem jakichkolwiek marży, tak de facto już. Myślę, że słowo komentarza jest potrzebne do tego, co mówisz. Proszę się nie obawiać, redukując koszty, nie usuną stali z żelbetu. Nie. To jest nawet... Tego byśmy, na pewno tego nie zrobimy, byśmy nie chcieli. Ani też nie zastąpimy jej niczym. Nie próbujemy, że tak powiem, też zmieniać standardu, tak? Natomiast no... Nie jest lekko. Sytuacja jest coraz trudniejsza. Co więcej, wszyscy wykonawcy, właściwie we wszystkich asortymentach prac, no też oczekują wzrostu wynagrodzeń za swoje usługi. Okej, okay, zachęcamy do obejrzenia odcinka o kryzysie z Andrzejem Witkowskim i Jackiem Kazubowskim. Ty jesteś przyczyną, ty jesteś skutkiem. Czyli cena mieszkań w ciągu ostatniego roku wzrosła radykalnie. Zdecydowanie. Powiedz, jak zachowuje się rynek najmów? Z kolei rynek najmów komercyjnych tak naprawdę po pandemii się ożywił i to widać ożywienie na głównych rynkach w Polsce, które są, ale my również widzimy ponowny wzrost zainteresowania powierzchniami komercyjnymi w głównym naszym biurowcu, czyli firmy Mobile K3 przy Placu Kościeleckich. Także widać ten powrót, jest on bardziej związany z sytuacją popandemiczną, czyli z powrotem, że tak powiem, do normalności i odejściem firm od pracy w trybie home office. Natomiast też oczekujemy, to są na razie główne rynki, jest to rynek warszawski i miast wschodnich, gdzie widać, że jakby sytuacja na Ukrainie też przyciąga relokację najemców z tamtego rynku. To są na razie oczywiście zapytania, ale... Wojna przyciąga na nasz rynek, raczej wypycha. Wiesz? Wypycha z rynku ukraińskiego oczywiście, może źle to ująłem, natomiast no, te firmy gdzieś się ulokują. Ale nie obawiasz się, że koszt wytworzenia, który siłą rzeczy musi się przełożyć na przychody z najmu, bo zakładam, że jeżeli nieruchomości komercyjne, to nikt nie robi tego, żeby upięknić miasto Białystok, tylko żeby po prostu realizować czy kredyt, czy zwrot ze swojej inwestycji. Nie obawiasz się, że ten rynek wystrzeli i radykalnie wzrosną koszty najmu? Tak, to na razie to widać zapełnienie pustostanów, które powstały po pandemii, tak? No bo ten poziom pustostanów znacząco wzrósł lub w innych miastach utrzymywał się na dosyć wysokim poziomie. Natomiast... Mówisz o biurowych, nie? Mówię o biurowych, oczywiście.
Natomiast no, w chwili obecnej koszt wytworzenia powierzchni biurowej, jak i mieszkaniowej, no to zdecydowanie wzrośnie, więc jest oczekiwany wzrost cen najmu, co też może się przyczynić do osłabienia tego popytu. To była reklama. Mamy niewiele, bo niewiele, ale trochę powierzchni, które czekają na najemców. Tak, jeszcze mamy. Jesteśmy gotowi. Ostatni gwizdek w tej cenie. Dokładnie tak. Super. Mam wiele sygnałów, że naszych oglądających interesuje rynek mieszkań. Dla wielu naszych oglądających ostatnie 2 lata to były inwestycje w mieszkania. Mają w tej chwili fantastyczne, cudowne mieszkania, ale zastanawiają się, jak wygląda dziś rynek mieszkaniowy. Znają go z autopsji, wiedzą, że jest zmienny. Ale też interesuje, jak eksperci prognozują, co się będzie na tym rynku działo. Jak wygląda dziś ten rynek? No, rynek najmu, tak jak wcześniej powiedziałem, popyt wystrzelił. To też jest związane z sytuacją na Ukrainie. Ale widzimy też bardzo duży wzrost czynszu najmu. To jest wzrost, który no, ja bym uśrednił, to jest kilkunastoprocentowy wzrost cen. A gdzie jest bardzo duży wzrost cen? Bo jeżeli inflacja w koszcie wytworzenia mamy 34, co oczywiście przekłada się na inflację w cenie mieszkania, o marżę, o coś, no to w gruncie rzeczy 10 czy 12% to jest zwykły wskaźnik inflacji konsumenckiej, czyli koszykowej. Znaczy są pojedyncze trendy, gdzieś zauważamy, natomiast uśredniając, no to nadal bym bazował, że jest to oscyluje między 15-20% wzrostu czynszu. Jacek, to jest logiczne? A być może właściciele mieszkań odnoszą się do ceny wytworzenia albo zakupu. Chciałem powiedzieć, że tak de facto no czasami tak jest, że no inaczej te cyfry chyba nigdy się nie zejdą do siebie. Działają z pewnym opóźnieniem pewnie, prawda? Może tak być. Poza tym no myślę, że ktoś, kto jednak wynajmuje czy najmuje mieszkanie, tak? Dobrze się wyrażam, zawsze mam z tym problem. Też oferuje jakąś określoną kwotę, no jakby możliwości tych, którzy w tych mieszkaniach chcą być, też są ograniczone, tak, więc trochę wszyscy muszą stanąć na takiej uśrednionej pozycji, nie? No, jakby. Panowie, nie jest tajemnicą, że większość tych mieszkań, bo to wiemy przynajmniej w przypadku transakcji klientów CDI, tak. Nie jest tajemnicą, że gros tych transakcji jest mimo wszystko kredytowana. Tak. Dziś rośnie WIBOR, tak? I to dość dynamicznie. Rosną stopy podnoszone przez Bank Centralny, czy tam Narodowy Bank Polski i tak dalej. Więc koszty obsługi tych kredytów rosną dość drastycznie i to naprawdę nie jest 10%. Tak, no, zakładamy, że w najbliższych miesiącach te ceny dalej będą wzrastać. Tak? No, trudno mi się teraz odnieść, ja bym mówił o sytuacji, która... Pokusisz się o przykład na konkretnym mieszkaniu, jak wypuszczałeś je do najmu lub wynajęcia? Mhm. Ja nie wiem, jaka jest różnica, szczerze mówiąc. 100-metrowe mieszkanie czy 50-metrowe mieszkanie, jaka to była kwota 2 lata temu? 50-metrowe chyba, 50-metrowe, to jest tak. Takie chyba... To jest przewaga. 50 myślę, że tak, to jest łatwiej. Tak. To jest takie jakby... To oczywiście wszystko zależy od standardu, od lokalizacji, no ale uśredniając, no to 2 lata temu pokusiłbym się o cenę 1500 zł, mówiłem o samym czynszu najmu. W Bydgoszczy na nowym osiedlu. Tak, na lokalizacji około centralnej, tak, czyli nie w samym sercu miasta, nie jest to jakaś turbo prestiżowa, tylko przykładowo na osiedlu leśnym. Mówimy tutaj o gołym czynszu najmu bez opłat do wspólnoty. Tak. No, w chwili obecnej ten czynsz oscyluje około 1800-1900 zł. I bezlicznikowych opłat. I bezlicznikowych. Jasne. No, rozmawiam o czynszu, czyli tym, co działa na kapitał. Tak? Tak, ale zdarzają się też, bo też my mamy w różnym standardzie te mieszkania za w cenie najmu 2200 zł. Jasne, oczywiście. Wówczas cena wykonania tego mieszkania przykładowego, o którym mówimy, cena zakupu tego mieszkania była na poziomie 380 tysięcy. 400. Nie więcej. Teraz mówisz, że jest 1800? Tak, no 1900 nawet bardziej bym powiedział. Natomiast mieszkania analogiczne w następnej inwestycji kosztują te same, no, znacząco powyżej 450 tysięcy. Powyżej 450, pod 500 tysięcy, tak już trzeba liczyć, lekko licząc. Jaka jest prognoza? Bo teraz wchodzą mieszkania na rynek
rynek najmu, wchodzą mieszkania, które były sprzedawane po dużo wyższych cenach niż te, do których się odnosimy i te, do których odnosi się rynek. Jaka jest prognoza? Co dalej się wydarzy na rynku najmu? Ja osobiście prognozuję wzrost w tym roku jeszcze o kolejne 10%, tak? No pokusimy się to już spokojnie 10 do 15% w ciągu tego roku. Średni czynsz najmu wzrośnie. W średnim mieszkaniu, dokładnie. W średniej lokalizacji w Twojej ocenie 10% wzrośnie. Dokładnie. Czyli przekroczy już 2000 zł. Na pewno. 2000 zł. Jacek? Cały czas mówimy o tym przykładowym 50-metrowym mieszkaniu. W dużym uśrednieniu też, bo niektóre osoby mogą później źle to zinterpretować, są mieszkania, które są lepiej położone, lepiej wyposażone, które oczywiście będą wyceniane. Ja mówiłem o średniej. No, nie uważasz, że, pytam Jacka, nie uważasz, że ten popyt dzisiaj jest sztuczny? Że koniec wojny na Ukrainie? Ja myślę, że część osób odpłynie, tak? Czyli powiedzmy odpłynie w sensie takim, że powróci, tak? Mówimy tutaj o tych osobach ze wschodniej granicy, no powróci pewnie do siebie i może, że tak powiem, nieco trend się odwrócić. No to znaczy, że twoje podwyżki mogą nie wejść w życie. Myślę, że mimo wszystko podwyżki zostaną na poziomie, do którego się podniosą. Mimo wszystko. Z tego prostego względu, że jeżeli mówimy o tych nowych, no jednak koszt wytworzenia też wzrosło, o tym rozmawialiśmy, obsługa kredytu bankowego. Myślę, że tak powiem, to już się chyba raczej nie cofnie. Nie przypuszczam. Tym bardziej, że zakładam, że część osób... nawet odpływu zmniejszenia popytu. Tak, ale część osób, która przybyła do Polski, pozostanie u nas, tak? I gdzieś ten rynek będzie napędzać, a teraz tak naprawdę jest wyczyszczony. Myślę, że to nie jest tylko tak, że pewnie główny wpływ miała ta sytuacja na wschodzie, natomiast cały czas mieszkania są poszukiwane, są najmowane, coraz mniej osób, na tą chwilę wydaje mi się młodych, stać jednak na kupno własnego mieszkania, decydują się po prostu wynająć, tak? I mieszkać, tym bardziej, że wszyscy o tym mówią, można posłuchać. Wczoraj była też bardzo ciekawa audycja w jednym z radio o tym, w audycji radiowej. Szczególnie młodsi ludzie tak naprawdę nie mają problemów w przemieszczaniu się, w poszukiwaniu pracy z miasta do miasta. I po prostu potrzebują lokali. Dokładnie o tym rozmawiamy. Tak, zwiększa się mobilność, szczególnie mówię w młodym pokoleniu i myślę, że to jest dość bardzo naturalny kierunek, ten rynek najmu. Milion mieszkań przez cały czas brakuje w Polsce, tak utrzymują instytucje. Lekko licząc. Okej, chętnie poznamy Waszą opinię na temat tego, co dalej wydarzy się na rynku dzierżaw, najmów, zarówno inwestycji komercyjnych, budynków komercyjnych, jak i mieszkań. Wyraźcie swoją opinię, czy inwestycja w mieszkanie to nadal dobra, spokojna i bezpieczna inwestycja z Waszego punktu widzenia. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. I żegnamy się z Państwem. Jubileuszowo. Jubileuszowo. Tak.